Analiza indeksów WIG20 DAX i S&P według technik Fibonacci'ego. Witam 4 marca. Zapraszam Państwa tradycyjnie na komentarz wideo, który będzie, no, można powiedzieć, taką podbudową wczorajszego bardzo rozbudowanego komentarza, nadal jakby zachowującego swoją aktualność, bowiem no, sytuacja techniczna chociażby WIG20 nie zmieniła się w jakiś wyraźny sposób. Stałoby się tak, o czym wspominałem właśnie wczoraj, gdyby pod naporem podaży ugiął się ważny w tej chwili węzeł popytowy Fibonacci'ego 2368-74, strefa zbudowana na bazie 61,8 pokazywanego impulsu popytowego w rejonie, której to strefy przecinają się również dwie różnie poprowadzone linie patchworka. W tej chwili natomiast no, mamy zwrot sytuacji na rynkach. Konferencja prasowa prezydenta Putina tutaj też wiele wniosła. Wydaje się, że rynki po tych uspokajających słowach nabrały jakiegoś trochę większego dystansu do tych bieżących wydarzeń i widać to chociażby na przykładzie WIG20. Popyt umacnia się, jest w tej chwili notowania indeksu przebiegają ponad eksponowanym przeze mnie węzłem krótkoterminowym, węzłem podażowym 42-46, natomiast kluczową strefą oporu pozostaje niezmiennie przedział 2478-83 i w moim odczuciu dopiero zanegowanie tej strefy jakby uwiarygodniłoby kreowany w tej chwili impuls popytowy i stworzyło podstawy dla dalszego umacniania się indeksu WIG20. Podobna opinia w kontekście kontraktów. Tutaj, jak wiadomo, doszło do, no, w ogóle uformowała się struktura X, A, B, C, D z projekcjami wypadającymi właśnie w korytarzu 2384-89. Wczoraj z kolei doszło do zanegowania układu symetrycznego X, A, B, C, D. Mieliśmy, patrząc na to już tylko przez pryzmat techniki, spory wzrost presji podażowej, w efekcie czego kontrakty zameldowały się tutaj właśnie w tym węźle popytowym. Dzisiaj jest zwrot również na kontraktach. W tej chwili kontrakty przebiegają ponad węzłem 2440-45. W komentarzach sugerowałem, że po przełamaniu strefy 40-45, która była respektowana przez kilka godzin porannej fazy handlu, należy spodziewać się kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania strefy 72-76. Nadal podtrzymuję taką opinię, natomiast większe znaczenie przypisałbym jednak przedziałowi 85-88. Przeliczyłem dokładnie ten impuls, który w tej chwili rozwija nam się, znaczy podfale impulsu, które rozwijają nam się na kontraktach. Wziąłem również pod uwagę istotne punkty zwrotne całego impulsu podażowego i wyszło mi, że taką kluczową strefą w ujęciu krótkoterminowym pozostaje w tej chwili zakres 2485-88. Wąski korytarz cenowy, ale sporo zniesień różnych projekcji Fibonacci'ego wypada w tym właśnie przedziale i w moim odczuciu jest to kluczowa strefa. Sygnał negatywny to powrót poniżej poziomu, poniżej obszaru cenowego 2440-45. Nie można wykluczyć, że w takiej sytuacji podaż ponownie starałaby się sprowadzić kontrakty tutaj do tego kluczowego wsparcia 2384-89. Indeks DAX, ciekawa sytuacja techniczna, ponieważ w niedługim czasie prawdopodobnie zobaczymy tutaj formację X, A, B, C, D i to niezależnie od kierunku kolejnego ruchu cenowego. Jeśli będzie to kierunek wzrostowy, na razie wydaje mi się, że jest to scenariusz bazowy, ponieważ notowania przebiegają ponad istotnym eksponowanym wczoraj przeze mnie wsparciem Fibonacci'ego. Na wykresie powinna ukształtować się formacja X, A, B, C, D, formacja prospadkowa. Jeśli jednak doszłoby do zanegowania wsparcia 9272-9314, to tak jak sugerowałem wczoraj, warto by było zwrócić uwagę tutaj na to zniesienie 113%, bowiem na wykresie właśnie w tym rejonie wypadają projekcje prowzrostowego układu X, A, B, C, D i w obydwu przypadkach są to układy symetryczne. Na razie przewagę zachowuje obóz byków i podobna opinia, jeśli chodzi o S&P, tutaj bowiem
No, są kłopoty z zanegowaniem zniesienia 113% funkcjonującego jako filtr cenowy, ale z drugiej strony niezmiennie notowania indeksu przebiegają ponad istotnym wsparciem Fibonacci'ego 1818-23. Również wczoraj zwracałem uwagę na ten właśnie przedział cenowy, podkreślając jego znaczenie w ujęciu krótkoterminowym. Czyli pierwszy negatywny sygnał to dopiero zanegowanie tej właśnie zapory popytowej Fibonacci'ego. Dziękuję bardzo.